Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej. Jak co dwa tygodnie spotykamy się dzisiaj. Kolejna konferencja chciałabym, żeby odbyła się w przyszłym tygodniu, powiedzmy we wtorek. Jeśli nic nam nie przeszkodzi, to już Państwa zapraszam na to spotkanie. Szanowni Państwo, jest kilka tematów, którymi chciałabym Państwa dzisiaj zainteresować. Chciałabym się odnieść do pisma, które otrzymałam z kancelarii pana prezydenta miasta Radomia. Powiemy również o tym, jak oceniamy informator Rady Miasta i pana prezydenta Kosztowniaka. Kolega Woźniak powie o gospodarce nieruchomościami. No i inne tematy związane z kampanią wyborczą. Podsumujemy w jakiejś części to, co już w trakcie tej kampanii wyborczej zostało powiedziane. Jeśli Państwo pozwolicie, to zacznę od tej sprawy, która dla mnie jest dzisiaj najpoważniejsza i najbardziej bulwersująca. Jak Państwa informowałam wcześniej na posiedzeniach naszych, wystąpiłam do pana prezydenta Kosztowniaka z zapytaniem dotyczącym osób zwalnianych w radomskiej oświacie, nauczycieli zwalnianych, i poprosiłam o te dane w układzie kompleksowym, w perspektywie paru lat. Wnioski, które wyciągnęłam z analizy tych danych, są wnioskami porażającymi. Czego się dowiaduję z pisma, które otrzymałam? Zapytałam o to, ilu nauczycieli otrzymało od wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony, ilu nauczycielom wygasła umowa zawarta na czas określony i ilu nauczycieli przeszło na emeryturę w latach od 2007 do 2014. Proszę Państwa, i jeśli idzie o ilość nauczycieli, którzy otrzymali wypowiedzenia umów o pracę na czas określony, to tutaj te liczby kształtują się od 40 osób w latach 2007-2008 do 57 w latach 2012-2013. W bieżącym roku szkolnym w tej kategorii zwolnionych jest 45 osób. Tutaj powiedziałabym, te dane kształtują się w sposób podobny na przestrzeni tych wszystkich lat od 2007 roku. Niezwykle interesująca jest druga tabela. Ilu nauczycielom wygasła umowa zawarta na czas określony? I w 2007-2008 roku było to 249 nauczycieli, rok później 227, w roku 2009-2010 228, 2010-2011 229, 11-12 225, w latach 2012-2013 209, a w tym roku szkolnym, czyli 2013-2014, 145 osób. Tutaj jeszcze dopytałam, ile osób w tym roku szkolnym będzie miało ograniczony etat od września, i w tej kategorii znalazło się 111 osób. Kolejna tabela dotyczy nauczycieli, którzy przeszli na emeryturę. Najwięcej tych osób było w latach 2007-2008, bo aż 82 nauczycieli przeszło na emeryturę. W roku 2012-2013 34, w roku 2013-2014 24 osoby.
Proszę Państwa, co można, jakie wnioski można wyciągnąć z analizy tych danych? Jak Państwo zauważyliście, największą, szokująco dużą grupę stanowią ci nauczyciele, którym wygasają umowy zawarte na czas określony. Dlaczego to są dane szokujące? Bo one oznaczają, że władze miasta rok w rok zatrudniają prawdopodobnie te same osoby na czas określony, ale skoro jest to ta sama liczba osób, to znaczy, że istnieją przesłanki do tego, aby tym nauczycielom dać umowy na czas nieokreślony, by zatrudnić ich chociażby na podstawie mianowania, jeśli są to nauczyciele mianowani. Czyli ponad 200 osób rok w rok trzymanych jest w niepewności, mimo iż władze miasta i dyrektorzy szkół mogliby im zapewnić stabilność życiową i stabilność zawodową. Bardzo ciężko, właściwie jest to niemożliwe. Nie można robić awansu zawodowego wtedy, kiedy się nie ma dłuższej perspektywy zatrudnienia. To jest bardzo trudne. Więc no, mamy do czynienia z sytuacją kuriozalną, ponieważ prawo oświatowe wyraźnie precyzuje, że w sytuacji, kiedy są przesłanki do tego, aby nauczyciela zatrudnić na podstawie mianowania czy na umowę na czas określony, to władze szkoły, dyrektor szkoły powinien taki ruch wykonać. Tymczasem tutaj mamy no, armię nauczycieli, którzy są zatrudniani właściwie z roku na rok. Ja się pytam, jak to się ma do polityki prorodzinnej pana prezydenta i koalicji PiS-PSL, która w tej chwili rządzi miastem. Jak to się ma do tych wszystkich zapewnień, które słyszymy od pana prezydenta, że dba o dobro mieszkańców? Ma z roku na rok ma możliwość 250 rodzinom zapewnić stabilność. I pytam pana prezydenta, dlaczego z tej możliwości nie korzysta? Więc to tyle, jeśli idzie o analizę tych danych. Poprosiłam również o to, o informację, jaka jest liczebność poszczególnych oddziałów w różnych typach szkół. I zaalarmowały mnie dane, które dotyczą liceum ogólnokształcącego i technikum. Otóż okazuje się, że jeśli idzie o licea ogólnokształcące, średnia liczba uczniów w oddziale to jest 29,7. W przypadku technikum średnia liczba uczniów w oddziale to 28,2. To znaczy, że dochodzi do zagęszczania klas. I prawdziwe są te informacje, które mi były przekazywane przez nauczycieli, że są i takie oddziały, gdzie mamy po 30 parę osób, po 34-35 osób w oddziale. A średnia wychodzi też bardzo wysoka. Ja pamiętam, proszę Państwa, że wtedy, kiedy ja chodziłam do szkoły tak zwanej średniej wówczas, no to było ponad 30 lat temu, u mnie w klasie były 22 osoby i to była klasa w jednym z najbardziej znanych radomskich liceów w Chałubińskim. Tutaj kolega się upomina Chałubińskiego, bo razem kończyliśmy tę szkołę. I pamiętam, że 30 lat temu te warunki, w jakich ja się uczyłam, były znacznie, znacznie lepsze. W tej chwili wydawałoby się, że sytuacja powinna być lepsza, okazuje się, że tak nie jest. Z mojej strony na razie to tyle. Oczywiście nie poprzestanę na tej korespondencji dotyczącej oświaty z panem
prezydentem Kosztowniakiem i zapytam o to po dzisiejszej konferencji, dlaczego władze miasta Radomia i dyrektorzy radomskich szkół nie dają umowy na czas nieokreślony, bądź też nie powołują, nie zatrudniają nauczycieli na podstawie mianowania. Ta liczba nauczycieli, którzy z roku na rok mają odnawiane umowy na czas określony, wskazuje na to wyraźnie, że takie możliwości ze strony władz miasta i dyrektorów szkół są, a to oznacza stabilizację dla radomskich rodzin. I uważam, że władze miasta powinny nie tylko opierać się na pustych deklaracjach, ale zapewniać radomskim rodzinom stabilizację życiową i stabilizację finansową w ramach tych możliwości, którymi dysponują. Dzisiaj, proszę Państwa, chciałem powiedzieć kilka zdań i kilka spraw związanych z gospodarką nieruchomościami. Jest to temat dość szeroki. Ja mam wiedzę naprawdę z przełomu dość długiego okresu czasu. Dzisiaj pokażę Państwu kilka przykładów braku pewnej logiki w postępowaniu, jeżeli chodzi o gospodarkę nieruchomościami. Pokażę przykłady na zasadzie sprzedaży nieruchomości, ale również pokażę przykłady na zakup nieruchomości przez gminę. Proszę Państwa, pierwszy temat, który poruszę, to jest dość historyczna sprawa. Sprawa jeszcze sięgająca prezydenta Włodarczyka. Wtedy nastąpiło, ale ponieważ ten temat był na ostatniej sesji Rady Miejskiej, dlatego najpierw kilka słów na temat właśnie historii, a teraz jakie decyzje zapadły za obecnego prezydenta. Proszę Państwa, 2002 rok, tereny ponad 10 hektarów na osiedlu Gołębiów zostały przekazane RTB SOBI, Radomskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Administrator, z przeznaczeniem na budowę mieszkań na wynajem. Dokładnie było to w ramach partycypacji gminy przy realizacji budownictwa mieszkaniowego. Ten udział gruntu to miała być partycypacja w kosztach budowy mieszkań i realizowanych i później w ramach najmu w systemie TBS-u. Proszę Państwa, jest to wyraźnie zastrzeżone, że gmina wniosła swój udział po to, żeby było realizowane budownictwo społeczne. Proszę Państwa, była pewna logika w tym, wymogi, jakie TBS są, były stawiane, to, że muszą wnieść swój udział przy realizacji, na resztę były środki z budżetu państwa i te mieszkania były wynajmowane. Udziałem TBS-u, czy Radomskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, był właśnie ten grunt, który mu przekazała gmina. Co się okazało? TBS-y po pewnym czasie powolutku zakończyły swoją działalność. Ten grunt natomiast został we władaniu administratora. W obecnej sytuacji już od kilku lat Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego realizuje budownictwo komercyjne. Stało się zwykłą spółką realizującą budownictwo komercyjne. Proszę Państwa, nie odbierajcie tego na zasadzie, że ja, ponieważ moja spółdzielnia też realizuje budownictwo, to jest jak gdyby wytykanie czy zwalczanie konkurencji. Chcę pokazać pewien mechanizm, który po prostu jest nie do przyjęcia w moim odczuciu. RTBS realizuje budownictwo komercyjne, czyli buduje i sprzedaje mieszkania. I mamy w tej chwili taką sytuację, że na ostatnim posiedzeniu Rady Miejskiej Rada zdecydowała, żeby zamienić przeznaczenie tego gruntu, który był przekazywany wtedy TBS-owi na budownictwo na wynajem, żeby zamienić i wnieść w postaci wkładów do administratora. Czyli gmina, która z jednej strony narzeka na brak środków, przekazuje coś, co jest warte kilkanaście milionów złotych RTBS-owi, nie żądając niczego w zamian. Bo jeżeli chodzi o budownictwo społeczne, to TBS był zobowiązany, że przekaże miastu proporcjonalnie do wniesionego wkładu stanowiącego wartość gruntu, przekaże odpowiednią ilość mieszkań na wynajem. Natomiast tutaj mamy taką sytuację, że w tej chwili rezygnujemy z tej możliwości pozyskania na rzecz gminy jakiejś ilości mieszkań i przekazujemy na własność administratorowi ten grunt. Czyli administrator w cenie swojego gruntu, w cenie sprzedaży mieszkania oczywiście ujmie grunt, ale grunt, który otrzymał
za darmo. Gmina w moim odczuciu pozbywa się, jest to pewna forma niegospodarności, pozbywa się możliwości pozyskania jakiejś puli mieszkań, które miałaby do dyspozycji na potrzeby gminy. Powinna otrzymać od RTBS-u równowartość gruntu przeliczoną na ilość metrów kwadratowych budowanych przez administratora mieszkań. Proszę Państwa, byłaby w tym jakaś logika, bo dlaczego komercyjnej spółce, z której gmina tak naprawdę praktycznie nie ma nic, bo nawet dywidendę to pobrała gmina z wodociągów, natomiast od administratora nie pobrała dywidendy. Administrator, który tak naprawdę już nie zajmuje się mieszkaniami komunalnymi, socjalnymi, bo robi to MZL, Miejski Zarząd Lokalami, dostaje w prezencie grunt warty kilkanaście milionów złotych i gmina za to nic nie otrzymuje. Proszę Państwa, wartość tego gruntu to w moim odczuciu jest co najmniej jeden budynek, który powinien administrator oddać gminie z mieszkaniami wybudowanymi. Bo w sumie tych gruntów, bo to były dwie uchwały w 2002 roku, to było wartość tego gruntu według obecnych moich cen to jest około 10-12 milionów złotych, licząc delikatnie. Licząc tak bardziej wyżej, jak faktycznie nieraz występują transakcje, to nawet na poziomie około 15 milionów złotych. Czyli gmina wspaniałomyślnie pozbyła się takiej wartości gruntów, nie otrzymując w zamian nic. Ja rozumiem, że jest właścicielem administratora, ale administrator buduje komercyjnie, czyli on powinien zapłacić za ten grunt i realizować budownictwo, ponieważ ten grunt jest naprawdę w bardzo atrakcyjnych terenach. No tak będę, podobnie było na Radomskiego kilka lat temu, też przekazano bardzo duży teren, tam bodajże 2 hektary, też w formie aportu do administratora, nie otrzymując niczego w zamian. Natomiast administrator wybudował mieszkania, czy buduje mieszkania na tym gruncie i sprzedaje komercyjnie. Mówię, żeby chociaż dywidenda jakaś trafiła, żeby zysk właściciel ustalił, że administrator musi osiągnąć zysk na poziomie wartości gruntu, czyli jak gdyby zbilansować jedno z drugim, to przynajmniej mógłby w dywidendzie z tej spółki uzyskać. To jest takie, w moim odczuciu, pewnego rodzaju marnotrawstwo najlepszych terenów w Radomiu, nie otrzymując w zamian żadnych środków albo korzyści w postaci mieszkań. A teraz inne takie sprawy, proszę Państwa, dotyczące wycen gruntu. Ja dzisiaj poruszę 3 takie przykłady. Myślę, że będziemy mieli więcej takich, mamy więcej takich przykładów, ale nie chcemy Państwu jak gdyby zamazywać pewnego obrazu dużą ilością tych tematów. No pierwszy temat. Proszę Państwa, browar przy ulicy Limanowskiego. Gmina podjęła decyzję o sprzedaży tego browaru. Ten browar składa się jak gdyby z 2 działek. Jedna działka to jest działka zabudowana budynkami byłego browaru, natomiast obok mamy około hektara terenu, który jest gruntem czystym. Czystym jest, tylko krzakami porośnięty. Proszę Państwa, nie udało się sprzedać w całości, bo jak Państwo wiecie, no nie jest to temat prosty, dlatego że i konserwator zabytków trzyma nad tym pieczę, nad tymi obiektami. Co robi gmina? A gmina robi tak, dzieli ten teren na pół, czyli wydziela działkę z budynkami i wydziela pustą działkę. Tylko wycena z budynkami jest, proszę Państwa, dużo, dużo wyższa z budynkami, z którymi niewiele można zrobić, dlatego że pieczę trzyma na tym konserwator. To cena gruntów tam sięga do 200 zł za metr kwadratowy, natomiast pustą działkę wycenia się 100 zł za metr kwadratowy. Pustą działkę, którą bardzo łatwo zainwestować, działkę, na którą pieczy nie trzyma konserwator, działkę położoną w centrum miasta, 100 zł za metr kwadratowy. Teraz kolejne z takich przykładów, proszę Państwa. Sprzedajemy przy Kolberga, po domu dziecka, teren. Jest to teren wielkości hektara, czyli 10 tysięcy metrów kwadratowych, zabudowany budynkiem. Cała nieruchomość łącznie z budynkiem jest wyceniona 3 miliony złotych, czyli 300 zł za metr kwadratowy łącznie z budynkiem chyba 1200 metrów kwadratowych. Czy przeliczenie na sam metr, jakbyśmy budynku nie brali pod uwagę, to mamy 300 zł za metr kwadratowy gruntu, budynek w prezencie. Ale w tej chwili sprzedajemy również działkę na ulicy Malczewskiego, czy też centrum miasta, czy atrakcyjniejsza? Może powiedziałbym, że nie, bo przy ulicy bezpośrednio
Znaczy tam jest podzielone tereny ogródka jardanowskiego. Jest działka sprzedawana z tego terenu zielonego placu zabaw ogródka jardanowskiego na ulicy Malczewskiego. Proszę Państwa, rogatka, budynek taki mieszkalny z tyłu Olimp i pierwsza działka, to jest przed uniwersytetem naszym, jest działka wydzielona. Jest to działka o powierzchni 3298 m². Działki w moim odczuciu dość porównywalne. Tam jest wycenione 300 zł za metr kwadratowy z budynkiem, tu jest pusta działka wyceniona 650 zł za metr kwadratowy. Wykrojona z terenu ogródku jardanowskiego, też troszeczkę mam, proszę Państwa, zastrzeżenia. No ten teren służył naprawdę dzieciom z tego rejonu lata. Jak ja pamiętam, zawsze ogródek jardanowski był. Teraz się ogranicza, wycina się kolejne działki. Od frontu, od ulicy Marczewskiego została wycięta działka. 650 zł, tam 300 zł łącznie z budynkiem. A teraz podam Państwu taką przykład, kiedy gmina kupuje. No gminie powinno zależeć, żeby kupować jak najtaniej. I gmina kupuje tereny Borki. Proszę Państwa, objęte planem zagospodarowania, tereny rekreacyjne, zielone tereny. To są w rejonie zalewu na Borkach, ulica Skrajna, czyli pomiędzy zalewem a ulicą Bulwarową. Kupiła kilka działek. W rejonie tej samej ulicy. Kupiła działki i tu jest różnica powierzchniowo jak 1:2. Znaczy, jeżeli chodzi o powierzchnię, to jest prawie ta sama wielkość. I kupuje jedne działki w cenie 100 zł za metr kwadratowy, płacąc 117 tysięcy. Przy tej samej ulicy również kupuje działki o prawie tej samej powierzchni za 260 tysięcy zł. Ten sam rejon, przy tej samej ulicy, przeznaczenie terenu to samo w planie zagospodarowania, tereny rekreacyjno-sportowe, tereny zielone, płaci tu 100 zł, tam płaci 200 zł za metr kwadratowy. Proszę Państwa, powiem szczerze, że no, nie rozumiem logiki tych wycen. Tych przykładów mamy zdecydowanie więcej. Będziemy chcieli je pokazać, udokumentować nawet na dokumentach Państwu, ale to jest obraz tego, co się dzieje, jeżeli chodzi o gospodarkę nieruchomością. Już pomijam sprawę, że w swojej desperacji miasto wyprzedaje działki, które do tej pory były w centrum miasta parkingami, czyli sprzedało już teren parkingu przy ulicy Grzybowskiej i Struga. To był lata parking. Parking, jedyny praktycznie parking w rejonie tego osiedla. Jest sprzedany ten parking. Oczywiście samochody musiały być no, z tego miejsca przekwaterowane, czyli są po sąsiednich uliczkach poustawiane. Jest zagęszczenie olbrzymie. Teraz jest sprzedaż parkingu przy ulicy Kusocińskiego-Warszawskiej. Też lata, jak ja pamiętam, był parking. Miasto sprzedaje. Proszę Państwa, nie wiem, czy to jest jakaś desperacja, czy to się sprzedaje pod potrzeby, bo ktoś chodzi i zabiega za tym. No brak mi po prostu logiki postępowania przy obrocie gospodarki nieruchomościami. I to może z tych przykładów takich z ostatniego czasu to tyle. Na następne sesje, następne spotkanie z Państwem myślę, że przygotujemy kolejne z takich przykładów, żeby pokazać po prostu te dysproporcje w wycenach, dysproporcje przy różnego rodzaju sprzedażach bądź zakupach przy nieruchomościach gruntowych położonych w tym samym czasie. Ja kolegom tutaj nie chcę zabierać tematu tego biuletynu, natomiast proszę Państwa, nie wiem dlaczego jest taki tytuł, siła w precyzji, bo tam jest wiele nieprecyzyjnych tematów i nie wiem dlaczego w perspektywie unijnej, bo wcale tu nie są umieszczone inwestycje wszystkie, które były finansowane z udziałem środków unijnych. Jest dużo tematów, które nie mają nic wspólnego tak naprawdę z Unią. Chciałabym zadać Panu Prezydentowi pytanie, jaka jest metoda wyceny? Czy jest to metoda odtworzeniowa, czy rynkowa, czy księgowa? Jaka jest logika? Czy jest jakaś wspólna polityka, która dotyczyłaby wszystkich rejonów miasta, jeśli idzie o dokonywanie tych wycen? To, co mnie szczególnie bulwersuje, to kwestia parkingów, bo w mieście Radomiu parkingów jest bardzo mało, jest zdecydowanie za mało.
i my wtedy, kiedy wygramy wybory, z całą pewnością będziemy parkingi budować i to w centrum miasta. Mamy już takie pomysły i z całą pewnością 2-3 parkingi w centrum miasta wybudujemy, tym bardziej dziwi działanie obecnych władz w tym zakresie. Kolejny temat, który nas zbulwersował, to jest ta słynna już pozycja inwestycje miejskie w perspektywie unijnej rozwijamy Radom. Tutaj też dokonaliśmy analizy tej broszury. Ja może zacznę od takich danych porównawczych. Sprawdziliśmy w innych miastach, czy takie broszury są też wydawane. W mieście Poznaniu wydano broszurę, która też ma charakter informacyjny. Nakład radomski to jest 81 tysięcy, nakład poznański 245 tysięcy egzemplarzy. Koszt radomskiej broszury to jest ponad 95 tysięcy złotych. Koszt poznańskiej broszury to jest około 80 tysięcy złotych. Z tym, że tutaj no, mamy różne dane dotyczące kosztów, więc ja podałam koszt radomskiej broszury 95 tysięcy złotych, opierając się na portalu Co za dzień. Radio dla Ciebie podało informację, że koszt tej broszury to jest 140 tysięcy złotych, a według pani Kitowskiej koszt jednej broszury to jest 2 złote, czyli 81 tysięcy mieszkańców razy 2 złote to daje kwotę 160 tysięcy złotych. Więc chcielibyśmy dowiedzieć się od pana prezydenta, ile ostatecznie ta broszura, którą bardzo krytycznie oceniamy od strony merytorycznej, kosztowała. I dlaczego w Poznaniu te koszty są tak małe, a w Radomiu duże. Poza tym, proszę państwa, ja też jako poseł na Sejm Rzeczpospolitej, ponieważ w tej chwili kandyduję na prezydenta miasta Radomia, mogłabym zrobić sprawozdanie ze swojej działalności poselskiej. I mam opinię Biura Analiz Sejmowych, z których wynika, że mogę to zrobić. Uznałam jednak, że byłoby to jednak naruszenie pewnych zasad i mogłoby być odczytane jako element kampanii wyborczej. W związku z tym tego podsumowania w formie broszury nie zrobiłam. Uważam, że ten biuletyn, który dostali wszyscy mieszkańcy Radomia, który został wydany za nasze pieniądze, no jednak jest elementem kampanii wyborczej. Przyjmując tylko najniższy z podanych kosztów, które przytoczyłam, czyli 95 tysięcy, ja mam bardzo prosty przelicznik. Ja to przeliczam na etaty nauczycielskie. To są 3 etaty nauczycielskie w skali rocznej. Pytam, czy ta broszura jest warta tyle, ile praca dla trojga ludzi i godziwe utrzymanie dla nich i dla ich rodzin. Ja skupię się na jednym najważniejszym problemie. Dodam tylko jeszcze, że za tą broszurę można by wybudować na przykład park na Gołębiowie. Też mieszkańcy by na tym skorzystali, a trochę miejsc pracy by przybyło. Przydałby się też korektor, ale to już jest inna sprawa. Natomiast skupię się na sprawie bezrobocia, bo to jest najważniejsza rzecz dla Radomia. Na stronie 13 pan prezydent Kosztowniak podaje informację, że w ciągu tych ostatnich blisko 8 lat przybyło miejsc pracy 1150 i obiecuje, że w obecnym roku chyba przybędzie jeszcze 150. No to weźmy, że te 1300 miejsc pracy w tym okresie by przybyło. No to podzielmy sobie to przez 8. To wychodzi w przybliżeniu
150 miejsc pracy. Niecałe 200 w każdym razie na rok. 200 miejsc pracy na rok przy bezrobociu w Radomiu wynoszącym 19 500 bezrobotnych, czyli blisko 20 000 bezrobotnych. Jak podzielimy jedną liczbę przez drugą, to dostajemy, że żeby zlikwidować problem bezrobocia w Radomiu, to przy tych rządach pana Kosztowniaka potrzeba by 200 lat. Więc proszę państwa, proszę to przełożyć na najbliższe głosowanie przy wyborach samorządowych. Dodam więcej. W ciągu tych 8 lat ubyły miejsca pracy w Radomiu. Jeśli zaglądniemy do oficjalnych statystyk, to ubyło 1100 miejsc pracy w tym czasie. Czyli naprawdę w ciągu tych blisko 8 lat przybyło 200 miejsc pracy. Z tym, co jest obiecane, bo 150 miejsc jest obiecane dopiero. Czyli przybędzie 200 miejsc pracy. Czyli naprawdę to by trzeba 2000 lat, żeby zlikwidować problem bezrobocia. Państwo takich rządów chcecie w Radomiu? To jest najważniejszy problem radomski. Bezrobocie. Nie będę się odnosił do innych spraw, bo jest, innych spraw podobnych jest też dużo. Firma Deer Poland nie powstała za pana Kosztowniaka wcześniej. Global Consumer też wcześniej. Nie chcę przedłużać, bo państwa czas jest cenny, ale zapamiętajcie państwo te liczby. 200 lat trzeba by likwidować w Radomiu bezrobocie, jeśli działania będą takie, jakie są w tej chwili prowadzone przez obecny zarząd miasta na czele z panem Kosztowniakiem. Należy jeszcze wziąć pod uwagę to, że część z tych miejsc pracy powstała w sferze budżetowej. A miejsce pracy jedno w sferze budżetowej to jest zlikwidowanie jakichś tam miejsc pracy w sferze produkcji i usług. Na ogół więcej, tylko tego nie widać, bo ci ludzie, co tworzą produkcję i usługi, płacą podatki. A ci, którzy są urzędnikami, z tych podatków korzystają. Ich miejsca pracy są z tych podatków finansowane. No to tyle, proszę państwa, z mojej strony. Na koniec, proszę państwa, jedna krótka informacja. Może nie aż taka ważna, niemniej chcemy się pochwalić, ponieważ mam tu przed sobą wycinki z różnych czasopism, wydruki z internetu i co się okazuje, że my podajemy najbardziej prawidłowe i najświeższe informacje. Wszystkie nasze informacje, które wcześniej podawaliśmy, później powtarzane są przez inne komitety wyborcze. Nie tylko same informacje, same dane, statystyki, ale również sposób przekazywania tych informacji. Chcieliśmy tym wszystkim naszym kolegom mocno podziękować, że tak nas bardzo uwiarygodniają. Czyli my mamy najlepszą informację. To by było na tym.